zdarzenia. Gada nie może być. Śmierć człowieka, no. Śmierć człowieka, no. Podaje wiadomościach, że takie zdarzenia w kopalniach bo mówimy o tym wypadku, to 8 osób zginęło. To są 4 i potem jeszcze 4. Te 8 osób, jeszcze te 9 osób, które jest ranne. W galaxie znajdują. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Konchita, jak się dzień będzie kończył, to ja chociaż powiem, którego dzisiaj mamy. Pożarów i metanu. I tutaj dzisiaj jest czwartek, 1 grudnia, w październiku został już przyswojony przez świat. Wesoła, nastąpił zapalenie. Czwartek mamy 1 grudnia. Na jej miejscu zginęła jedna osoba, pojawi się gdzieś w świecie i zostanie przyznadaje nasze radio. To KFM, to Konchita, Barbie, Baby, Lastrum, to czekamy się na że kolejna wystawa Krasińskiego na świecie, jednak na czołówkach kazać się powinno. Nie wierzę, ale jeżeli tak się jest, to nie dożyję. Mówimy tutaj na temat skandali, proszę Państwa. No nasze audycje to są na żywo, nasze audycje są momentalnie też w internecie. Dlaczego? Dlatego że uważamy, że to co my mówimy jest bardzo oryginalne, jest pierwsze i że nie powtarza się. Nie powtarza się. Jest pierwsze, jest oryginalne. No, a jak się mówi z głowy, to co? Jak się mówi z głowy, to tak jest. Proszę Państwa, są to też nasze spostrzeżenia, jeżeli my czytamy Słowo Boże, Biblię, no dziad Moherowy nie będzie czytał Biblii, ani te żebraczki Moherowe z Muzeum Etnograficznego w Warszawie, które ostatnio podpadły po przegranej zresztą przesłownej, wywróciły się, odwróciły się i uciekły. Uciekły, to znaczy, że nie mają argumentów. Pięć dziesiąt minut przed wernisażem właściwie. Nie mają argumentów 5-10 minut przed wernisażem. Przepraszam bardzo, po godzinie 18 muzeum jest zamknięte. A zwłaszcza jak jest wernisaż, to zawsze wcześniej muzeum zamykają. A więc po 18 muzeum etnograficzne jest zamknięte. I co tutaj dalej? Na obszarze Zielonej Góry. Dzwoni jakiś telefon. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie TOK FM. Gdzieś tam w radiu kogoś dzwoni telefon, bo ludzie przychodzą do studia i mają w kieszeni telefon. Właśnie w tamtym kierunku, to jest odległość tam 6 czy 8 metrów, 8 kilometrów od tych jak gdyby pierwszych wystąpień gazu. Musi stąd to jest budową. Występuje sól też. Proszę Państwa, diaboluki zawsze mnie chcą zbić w pantałyku, bo ja myślę, że ja nie będę pamiętała, co ja tu mówię. Proszę Państwa, my czytamy Słowo Boże. Przymknęłam okno, żeby z Saskiej Kępy nie było tego szumu, a jeszcze jak jedzie karetka pogotowia, to jest dramat, wiecie Państwo. Mówimy tutaj o skandalach w Warszawie. No wiadomo, Warszawa grosz z kapustą, wiadomo, Warszawa mydło i powidło, a nasz program jest bardzo stosowny do tego, żeby tam nikt z tych redaktorów radio ja to potem nie dziwił się, że my charakterem audycji naszego radia, to potem Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, pokazujemy, jaka jest ta największa, największa wiocha na świecie, Warszawa. I oni myśleli, że jak budują największą wiochę na świecie, największą cenę na świecie, to będzie, proszę Państwa, ta wielka kultura, okazuje się, że nie. I teraz tak, Elżbietę Fasycką nie wpuszczono ani do Galerii Opera, ani do Teatru Narodowego na wernisaż. Oczywiście, że potem wpuszczono, bo ona zaczęła alarmować, że jak to, ona jest z teatru, a one nie chcą ją wpuścić do teatru tak, żeby ona wróciła do teatru. Także tutaj w Warszawie Moherowej u wyznawców papieża nie wraca się nigdy, nie wraca się. Tak samo jak i ci Żydzi, Janek Witek jeszcze jak żył, był na serce, na dał serca, umarł, powiedział, że Żydzi to jak cyganie przemieszczają kontynenty i tam się, gdzie nie pojawią, to wszystko doprowadzą do ruiny i że potem ich nie ma.
tacy chytrzy. No, a ja to nic na ten temat nie wiedziałam, bo wiedzieć nie chciałam, bo ja zajęta byłam głoszeniem Słowa Bożego Ewangelii. To mnie tam jakieś głupoty. A to okazało się prawdą wszystko to, co mówi Janek Maciewicz. Mamy audycję naszego radia, to KFM Europę czyta bardziej Baby Lansonek. Mamy jeszcze komentarze. Jeszcze Janek tutaj się wypowiada, też nagrywane było od kilku lat. On jeszcze żył, był, nadawał, opowiadał. Tutaj podpadła też pani prezesowa spółdzielni Sław, która powiedziała, że o wkładaniu bolców do Dolnego Zamka Drutów i do Górnego Zamka nic nie wie, a to wszystko nieprawda, bo ona dobrze... Dobrze wie. Warszawa to wyjątkowe, niezapomniane przeżycie i doskonała zabawa, którą możemy zorganizować w dowolnej lokalizacji w całej Polsce. Sprawdź ofertę pokoju i relaksu. Proszę Państwa, tutaj nasze radio, to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Lansum Extra, jest urozmaicone. Ja siedzę na takim stołku obrotowym i naciskam sobie w różne miejsca, przyciski, ażeby to zadziałało, ażeby tam to zadziałało. No ale oczywiście w radiu chodzi o to, żeby to zadziałało, żeby tam to zadziałało. Ale oczywiście najważniejsze, można to zastosować. Zastosować rastonum jak wielu Polaków. To trzyma na rękę na unijnym stało. Po rastonum przestałem przebierać nogami. Bez problemu i nie mogę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie rastonum. Rastonum do postępowania dietetycznego od zespole niespokojnych nóg. Rastonum. Reklama. Tak. Jest i wiadomości.